Witam, Wojtek z tej strony. Dzisiaj na tapetę cirkle. Koło, okrąg rysujemy. Mamy Johnny Englisha. Cześć, jestem Johnny English. To co? Widok z góry, top. I mamy, tu mamy cirkle, shape. Draw circle from center point to radius. Ewentualnie u góry mam. Mam przyczepione, tak? Mogę sobie przyczepić. O, tu i tu. O, w ten sposób. Tu mam inne narzędzia, a tu inne. No jak na razie. Dobrze, rozgadałeś. Shape. Mamy w ten sposób wybrane narzędzie, ale zrobię spację, wyłączę, nacisnę C. I mamy. Teraz wybieram miejsce, lewy przycisk i mamy promień. Spójrzcie na dół po lewej stronie. Radius mamy. Wpisując tu wartość, powiedzmy 40 i zatwierdzając. Przepraszam. Enterem. Mamy podane było. Cofnę, Ctrl Z, circle, wybieram punkt. Możemy teraz Shifta zrobić, bo mamy w pozycji jednej. Kiedy przekręcę, widzicie, zielone do czerwonego. I teraz, żeby mi się tutaj nie uciekało, jakby nie było. Zamykam. To jedno. Wersja top widoku. Okrąg składa się z powierzchni i krawędzi. Krawędzie są to linie zwane segmentami. Teraz pokażę Wam. Tu po prawej stronie u góry mamy takie okienko circle. Mowa jest o naszym. Teraz tak, layer. Warstwa zerowa. To znaczy jest to, na której tak naprawdę pracujemy. Za każdym razem możemy wpisać nową warstwę, więc na dole mamy coś jak Layers i klikając Enter mamy nową warstwę. Tak przy okazji już. I mogę wybrać Layer. I teraz, kiedy sobie oczko wyłączę, mamy podpite zaznaczone rzeczy. Mogę teraz, wybierając to, i to, mamy dwie pełne warstwy. Krawędź i powierzchnia. I teraz, kiedy zaznaczę krawędź, włączyło mi się segment, mogę zmienić na 44. I mamy wygładzone. Czym więcej wpiszemy, tym będzie bardziej wygładzone. Jednak komputer będzie miał więcej do liczenia. To tak mniej więcej wygląda. Przy okazji zaczynając lewym powierzchnię, zmieniając położę face i wybierając, powiedzmy, taki dywanik. Mamy coś takiego. Spacją wyłączamy. O. No i tyle. Pozdrawiam. Może Wam się przyda. A byłoby miło, jakbyście mnie oglądali częściej. Hej.